Dariuszu, witam Państwa w wakacyjnym wydaniu programu Punkt Widzenia i w wakacyjnej formie, z wakacyjnym uśmiechem. Moim Państwa gościem jest Anna Maria Białkowska, poseł Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Ale politycy nie są na wakacjach, Pani poseł. Nie mają urlopów, nie mają wakacji, muszą pracować. A w ogóle Pani była od 1 lipca licząc, bo mamy za chwilę połowę od sierpnia. Od 1 lipca, w ogóle żadnych nic wakacji, nic nie było? Żadnych wakacji nie, nie będzie. Było. Mieszkam w domu jednorodzinnym. Okej, okay, dobrze. Tak, i z głośnika szum morza idzie, tak? Na to jeszcze nie wpadłam, ale, ale zawsze można. Może podejmę. Dobrze, już wiemy, 13 października wybory. Prezydent, to zostało już oficjalnie ogłoszone, nie za wcześnie? Tak miały być o tej porze, 13 października miały być wybory, 14 jest Dzień Nauczyciela, Dzień Edukacji Narodowej, więc może to dobra wróżba. Tak się Pani nasunęło, takie porównanie, takie skojarzenie, tak? Przez wiele lat obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Pani obchodziła też. Obchodziliśmy jako dzieci, bo no, też tak, ale składaliśmy też zawodowo życzenia. Pani obchodziła, tak? Również, tak. No właśnie. Ale właśnie nie, pytam, czy nie za wcześnie, bo prezydent Andrzej Duda rzucił w przestrzeń publiczną taką opinię, że chciałby, żeby ta kampania wyborcza trwała jak najkrócej. Panie redaktorze, kampania wyborcza zaczyna się na drugi dzień po rozstrzygniętych wyborach, więc 4 lata. 4 lata. Jestem z ludźmi, rozmawiam z ludźmi i nie jedne buty zdarłam. I właśnie teraz w naszej rozmowie zaczęła się kampania wyborcza, tak? Ale nie, pytam poważnie. Rzeczywiście, to może być powód, żeby ogłaszać datę wyborów już 13 października, to tak naprawdę już za chwilę. Dlaczego nie tydzień później, 2 tygodnie później? A myśli Pan, że Polacy nie mają ugruntowanych swoich wyborów, tak? Preferencji? Myślę, że tak. Ta kampania, te cztery lata były naprawdę mocno obfitujące w różne wydarzenia. Ja myślę, że poseł Anna Maria Białkowska jeszcze w naszym studiu się pojawi. Czy to w porannej rozmowie, czy to w programie Punkt Widzenia. Bardzo dziękuję już teraz za zaproszenie. Zresztą nie tylko poseł Anna Maria Białkowska, to też już mogę Państwu obiecać. Natomiast czy to jest dzisiaj dobry czas, by Pani tak szybciutko podsumowała te 4 lata w swoim wydaniu, czy nie? Ja wielokrotnie podsumowywałam swoją działalność, że zresztą najlepiej to zrobią wyborcy, to jest pewien sprawdzian. Ten październik, 13 października, to jest taka pewna weryfikacja. To jest, proszę mi wierzyć, że to każdy z nas się obawia, to jest egzamin. To tak jak każdy zna, dziecko zdaje egzamin, to tak jak Pan taka zdaje. Taka matura czasami, polityczna dla Pani? To taka matura polityczna, to taki egzamin. Tak, to jest sprawdzian. Czy wyborcy mnie przyjęli? Starałam się ciężko pracować, starałam się dobrze pracować. Czy mnie wyborcy zaufają na kolejne 4 lata. Miejsce numer 3 na liście. Najlepsze miejsce na liście. Koalicji Obywatelskiej, to już wiemy i o tym właśnie teraz porozmawiamy dłużej. 1 to Joanna Kluzik-Rostkowska, była minister edukacji w 2 rządach. Donalda Tuska i Ewy Kopacz, pochodząca z Katowic. Radomscy działacze Platformy mówią wprost, spadochroniarz, pani poseł. Numer 2 to Leszek Ruszczyk, radomski poseł Platformy. Numer 3 Anna Maria Białkowska. Przypomina sobie pan 4 lata temu. To miejsce na pudle, tak mówiąc po sportowemu w dalszym ciągu. Przypomina sobie pan 4 lata temu, też byłam 3. Tak? Miał być 1 mandat. Ludwik Dorn, znana postać polityczna, był na 2. Zaufali mi ludzie z tego miasta, zaufali mi mieszkańcy tego regionu. Jestem im za to wdzięczna i proszę, zaufajcie mi teraz. Również. Każdy na liście ma olbrzymią szansę, żeby go wyborcy, mieszkańcy wybrali. Numer 4, 5, 6 i 7 także? Owszem, każdy z nas ma takie same szanse. Bo tu za pani plecami wiceprezydent Radomiaka Narod Frysztak. To jest silna lista. Będziemy mocno pracować. Różnorodność na tej liście wielka. Mamy szansę. Będziemy walczyć o 4 mandaty. No, dobrze, dobrze. I postaramy się przekonać mieszkańców naszego regionu. PiS idzie po 7, mówi oficjalnie. A może mówić. Może tak mówić. Nikt nie zabroni tego. Mamy bunt
w Radomskiej Platformie. Przepraszam. Nie widziałam, panie redaktorze, tego odbuntu. Jestem może zbyt zajęta pracą. Wyjaśnimy naszym widzom, o co chodzi. Przewodnicząca Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej, Marta Michalska-Wilk, i także szóstka tak naprawdę na liście Koalicji Obywatelskiej, zapowiedziała, że rezygnuje z udziału w wyborach w proteście przeciwko jedynce, czyli Janie Kluzik-Rostkowskiej. Że ta, mówi wprost, ta lista mogłaby być mocniejsza. Chcieliśmy tak naprawdę listę radomską. Dlaczego Grzegorz Schetyna nie dał nam szansy? Żałuję, że pani radna nie będzie kandydowała, bo ma swój elektorat. Jestem przekonana, że ciężko pracowałaby również na listę. To mogę tak powiedzieć. Listy są różne i zawsze jest tak. 4 lata temu był Ludwik Dorn. Teraz jest pani minister, więc to zależy tylko od wyborców, do kogo się przekonają, a na kogo postawią krzyżyk, tak kolokwialnie mówiąc, 13 października, komu ja wiem, zaufają. Pani jest trudno o tym mówić, ale radomianie o to pytają, czy rzeczywiście nie lepiej by było, gdyby jedynką była nasz ziom z Radomia, mówiąc wprost. No. Panie redaktorze, tak zostały ustalone listy. Ja pracuję z trójki. Ja pytam panią cieszę opinię, się. No. Ja mam taką opinię. Nie ma rodzić, tylko pracować. I trzeba pracować. Każdy z nas ma szansę. Musi chodzić, prosić, oko w oko, drzwi w drzwi i zachęcać do swojej kandydatury. Nie marudzimy, robimy. Mhm. Ale czy to, że Marta Michalska jedynka, mówi... Na pewno jedynka ma łatwiej, bo dostaje głosy z handicapu politycznego, partyjnego. Na pewno ma łatwiej. Każdy z nas chciałby być jedynką. Tego nie ukryjemy i tego tu nie będziemy oszukiwać słuchaczy i tych, którzy nas oglądają. Ale mamy takie miejsce, jakie mamy i pracujemy. Czy słowa Marty Michalskiej-Wilk, osoby przecież nieanonimowej w Radomiu, pani poseł. Ale czy pani myśli, czy mogą zaszkodzić tak naprawdę w tej kampanii wizerunkowi koalicji? A dlaczego? Pytam ma panią. Prawo do wypowiadania się. Jesteśmy różnorodni. Każdy z nas ma prawo do tego, żeby powiedzieć, co na ten temat, na dany temat myśli. I szanuję zdanie pani radnej. Taką podjęła decyzję. Aczkolwiek jeszcze raz mówię, bardzo ubolewam, bo ma swój elektorat, mogłaby mocno wspomóc tę listę. Trudno. Taką podjęła decyzję. My pracujemy. Nie płaczemy. No dobrze. Bo idziemy po 4 mandaty, przypominam. No, mocna deklaracja. Tak. Dobrze. Poczekamy, co się wydarzy 13 października, tak jak ustaliliśmy. Mm-hmm. To dla państwa ten taki bardzo ważny egzamin w karierze politycznej. Nie rozpatrujmy tu już jedynek, dwójek, zamknijmy ten etap. No ale mimo wszystko myślę, że to dla państwa jest ważne. To znaczy, jak przyjedzie pani minister do Radomia, chętnie jej pokażę przeszłość, Piotrówkę i chętnie zawiozę na lotnisko. Ja chętnie zaproszę panią minister, panią Joannę Kluzik-Rostkowską do studia i porozmawiam twarzą. Jestem przekonana, że tak będzie. Myślę, że jak usłyszała o tym, że ktoś tam rezygnuje, bo się buntuje, to myślę, że się nie poczuła fajnie. To już, bo na pewno do niej to dotarło. To już wtedy pan redaktor zapyta pani minister, jak A się A miała już pani okazję rozmawiać z panią Joanną Kluzik-Rostkowską? Jeszcze nie. Dobrze, od ilu dni, no od kilkunastu co najmniej, Polska żyje jednym tematem. Wyloty. Loty. Tak. Pani opinia, czy pan marszałek Kuchciński powinien podać się do dymisji? Nie mamy urlopu, jak mówiliśmy już, będziemy mieć kolejne posiedzenie Sejmu w piątek i będziemy właśnie wnioskujemy o to, żeby odwołać pana marszałka Kuchcińskiego. Powiem panu, że oszukuje. Trochę się krzywię na to, bo dlaczego? Chyba tak się... Znaczy, to, że większość sejmowa i nie mamy szans, ale jak zwykle próbujemy, my mamy tego świadomość, że my nie mamy szans, bo pan marszałek powinien sam podać się do dymisji, ale nie zrobił tego, przeprosił, tak? Ale no, przeprosił padło za słowo to, przepraszam, przeprosił tak, za to, czy że kłamie, czy przeprosił za to, że latał i czy przeprosił za to, że żona latała sama i czy że na wesele i czy że w takim trybie, a nie innym, bo ja się trochę pogubiłam. Codziennie, czy, że codziennie wychodzą jakieś nowe sprawy w tej sprawie. W tej sprawie, bo jeszcze ma inną sprawę podkarpacką, tak? No tutaj o to nie pytam, bo nie ruszamy, tak. No więc jednej nie ruszamy, o drugą pytamy albo nie mówimy. To tak się trochę dzieje, panie redaktorze. No ciężko powiedzieć, okłamał, bo nie wiedział, czy 5 razy poleciał, tak?
nie wiedział, czy stopień, to jest różnica. Kilkaset razy polecieć samolotem w no, PiS też odbija, statusie wiesz, no, premier Donald Tusk też latał, tak, samolotem. Ale te samoloty zostały kupione w którym roku? Czy nie 18 miesięcy temu te luksusowe samoloty, co prawda, są bardzo istotne i potrzebne były dla rządu, dla polskiego rządu. Oczywiście, tu nikt tego nie neguje, absolutnie. Nikt tego nie neguje, ale czy latać na wesele i latać z żoną, a pewnego razu żona leciała sama do Warszawy, tym samym samolotem, który ma status? Pan się dobrze zna na lotnictwie. Status head. Tak. Przypomnijmy. No znaczy te procedury po katastrofie smoleńskiej uległy zmianie. Ale one to dobrze, zostały że zaostrzone. Zostały zaostrzone. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, bardzo że dobrze. Zostały zaostrzone. To, że Beata kasą latała, przepraszam, pani premier Beata Szydło latała kasą, to była premierem rządu, tak? Mhm. Ale marszałek Kuchciński nominalnie jest drugi, ale tak naprawdę w procedurach bezpieczeństwa jest czwarty. Premier faktycznie jest zalatany, to może zaszkodzić, zabiegany, ale marszałek Kuchciński no chodzi z laską, przepraszam, chodzi z laską po sali posiedzeń, okay, tak, bo czasami ją zabierają, wynoszą, chodzi w obstawie w Sejmie, nigdy żaden marszałek tak nie chadzał w obstawie SOP-u i jeszcze mu salutują szablą. No wie pan, dla mnie to trochę odlecił pan marszałek. I to jest ciekawe, zwłaszcza, że przez te 18 miesięcy 4 miliony złotych podatnicy wydali, a Mariusz Błaszczak, kiedy był w opozycji, mówił, można by takie pieniądze przeznaczyć. Mariusz Błaszczak przyjedzie do Radomia 15. Jestem przekonana, na święto Wojska Polskiego. Jestem przekonana i przekonana jestem jeszcze do tego, że pan minister Skurkiewicz wykorzysta święto Wojska Polskiego dla swojego celu wyborczego. Chociaż w tej sprawie pisałam interpelację politycy do pana. Politycy różne eventy wykorzystują, pani pana poseł, no. Minister, ale aż tak? A wojsko jest apolityczne. Chciałabym się zapytać, czy pan minister na czas kampanii pan minister będzie kandydował do Senatu. Co pani na to? Urlop bezpłatny. Wiemy o tym i pan wie i ja wiem. Będzie, tak, to już jest oficjalnie. Będzie kandydował do Senatu, jak gdyby odchodzi z Sejmu, tak? I wraca do Senatu, bo zaczynał od Senatu. Nie pozwolono mu wejść na listę do Sejmu? Tak pani myśli? Nie, nie, ja tak słyszałam, ale to pewnie plotka. Mhm. Mhm. No my tu o plotkach nie rozmawiamy. Nie, tak? Nie, nie plotkujemy. Nie. Miałem się zapytać jeszcze właśnie o marszałka Kuchcińskiego, ale tak pani mnie wybiła z uderzenia, że chodzi z tą bo laską. Mamy tak wakacyjnie i letnio. Pani poseł, czy to Sky Travel może zaszkodzić wizerunkowi PiS-u i w tych wyborach? Mamy zacząć od początku, od 4 lat? Czy nie, no teraz konstytucję pozbawimy? Wybory mamy za chwilę i mamy, no nie wiem, aferę. Ale kolejną, panie redaktorze, pamięta pan dwie wieże srebrną? Pamięta film pan, oglądałem, ale to nie ten. Pamięta pan niespłacone, 10%, w 10% tylko spłacone nagrody, podwójne pensje, tak to się nazywało, ministrów. W 10% je tylko spłacili na konto Caritasu. A te pozostałe procenty? Pamięta pan jeszcze wiele, wiele innych afer, Misiewicze. Praca, pokora i umiar. Ta konkretna praca afera dla Misiewiczów. Pokorny pan marszałek. Czy ta konkretna afera może zaszkodzić? Czy raczej nie? Czy jednak wyborcy obietnice? Każdy z nas, i pan, i ja, i pan tam za ścianą. Nasi koledzy, tak? Nasi koledzy mają jeden głos. To my zdecydujemy, czy to zaszkodziło PiS-owi, czy też nie. No dobrze, nasz czas nas goni, pani poseł. I rozumiem, że Anna Maria Białkowska już rozpoczęła wyścig do Sejmu. 4 lata temu. Dziękuję panie redaktorze. Dziękuję państwu. Dziękuję wszystkiego bardzo. Dobrego życzę. Dziękuję bardzo. Anna Maria Białkowska w wakacyjnej formie była moim państwa gościem w programie Punkt Widzenia w wakacyjnym wydaniu, pani poseł. Dziękuję. Wszystkiego dobrego raz jeszcze. Udanych wakacji. Jeszcze. Jeszcze. Jeszcze, tak. Studenci mają dużo. Widzimy się w kolejnym wydaniu programu. Do zobaczenia, do usłyszenia. Do widzenia.